Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No a oto i Pillars of Eternity. I zgodnie z tym, co ostatnio mówiłem, dzisiaj kontynuujemy podziemia klasztoru. Tak więc nie pamiętam niestety, co tutaj się działo ostatnio. Chociaż nie ukrywam, nie minęło dużo czasu od tego momentu, kiedy ostatnio grałem, po prostu mam cel pan dzień i tyle. Ale tak, jesteśmy na drugim piętrze. Ostatnio pokonałem pierwszego cienia i pokazałem ogólnie, jakie fajne aspekty, czym szczególnie fajny aspekt ma właśnie druid względem cienia. I pozwólcie, że zaraz zajmiemy się tym wszystkim, tylko przydałoby się może trochę zmienić układ drużyny. Dobra, bardziej coś w tym stylu bym zrobił. I tak, jeszcze jedna rzecz. Niezłomny czym walczy, dobra. Eder, dobra. Alot, dobra. No ja no, chyba wszystko w porządku, tym razem ustawiam. Więc okej, okay. Na początek tak. Nie będę nim to zarządzał wszystkim naraz. Tylko tą dwójką. I teraz tak, okej. Okay. Ty strzel w niego. Ty szarżuj też na niego. Hej. Dobra, strzelił już, więc szybko zmieniamy broń. Atakuj tego samego. I teraz tak, wy wychodzicie z ukrycia. Niezłomny rzuca zakaz. Ty się wściekasz. Ale w sumie niech będzie to, może trafi. Jak już się wściekniesz, szybko kotek i lecisz na cienia. Dobra, no jak tam pieśni, za mało niestety. Poza tym tak wątpię, żeby to coś szczególnie miało pomóc, więc no. Ale oczywiście, nie uderzenie grimoirem. Uderzenie grimoirem nie jest teraz potrzebne po prostu. Dobra. Niezłomny, najlepiej podbiegnij trochę. I użyj tego czegoś. 30% na trafienie? Serio? Powiem szczerze, kojarzyłem, że mam większy kiedyś. Nie wiem, co się stało się, ale okej. I jeszcze jedna rzecz, chyba jednak Kana nie może być na linii frontu z Ederem. Tak. Zdecydowanie nie jest to najmądrzejszy pomysł. Prędzej zrobić to w ten sposób. Ale tak czy jak, okej. Jest cień, więc Eder tak, Kana nie ten zestaw. Szczylosz. Reszta podchodzi. Sure. Oczywiście niezłomnego nie zaznaczyłoby po co. Sure. No, długo tak jeszcze. Okej. Okay. Bitwa się zaczęła. Więc podchodzicie normalnie. I teraz tak. Nawet nie będę czekał na moje te całe efekty specjalne, po prostu biegnij tutaj kotę. I tyle. A jak widzicie, Ender lepiej sobie z tym radzi. Żeby nie dostawać obrażeń w ogóle, więc no. A Kana w sumie niech nawet zostanie już przy tej swojej pukawce. Nie jest to może najskuteczniejsze, jestem tylko świadom w ogóle, ale jakoś sobie poradzimy, dobra. Przy okazji szybki zapis i przydałoby się pozwiedzać jakieś inne pokoje. Hello. Oczywiście standardowo na skradaniu się. Hello. Okej, okay, dobra, kilka cieni, więc tutaj nie będzie tak łatwo. Złomny. Tak? Są dwa cienie, więc lepiej się wpuszcz. I biegnij potok. No oczywiście, magik, który miał być z tyłu, stoi w drzwiach, przez co ja nie mogę przebiec i się marnuje cały okres. Głupie ustawienie drużyny, które nigdy nie działa tak jak powinno. Eder ponownie, ledwo zadrapnięty. I... No cóż. Nie wiem, czym po prostu czasami zamiast robić, co ma robić, to mi wyrzuca do pulpitu. No trudno. Dobra.
Tak czy jak kana idź. Rozbrajać. Odbicie. Ne. Nic sensownego nie ma. Ale przynajmniej można jeszcze otworzyć tutaj skrytkę. Może coś fajniejszego tym razem będzie. Solidny stuk. No nie ukrywam, gdybym grał innym klasą. Czytajcie, paladynem. Cieszyłbym się niemiłosiernie po prostu z porządnego estoku w tym miejscu, ale no. Estok jako tako nie jest mi potrzebny, ani trochę na postaciach, które teraz posiadam. Mówię, jakbym grał paladynem czy jakimś innym wojownikiem, super. O nie. Widmo. Zaczynają się większe kłopoty. Powiem szczerze, nawet nie pamiętam, że tutaj tego wroga da się znaleźć. Dobra, wy wychodzicie z ukrycia i tak. Druid najpierw podbiega trochę, żeby nie było sytuacji takiej jak ostatnio, wścieka się. I oczywiście przemiana. I walcz z widmem. Masz niskie szanse na trafienie, owszem. Ale no, jak już trafisz to widmo, to po prostu w kilku ciosach się pozbędziesz. Jak widzicie, sprawa naprawdę poważna, bo już nawet Eder dostał. Tylko patrzcie, jak mocny. Co prawda głowy nie wytrzymałeś, bo życie ma mnóstwo. Po prostu multum. Ale no. I tak. O, awans. Ciekawa sprawa. Moja postać ma awans, reszta jeszcze nie. Dobra. Ale mniejsza z tym. Reszta z czasem też zostanie i tak. Teraz przetrwanie szóstka. Obrażenie przeciwko oflankowanym wrogom. Zdecydowanie muszę to wziąć. I to jest tak. Skradanie się trochę podbić? Nie, ja zostawię punkty. No, jesteśmy już na tym etapie, na którym ponieważ też zaczynają się kolejne problemy. Bo owszem, mam tutaj właśnie fajne różne umiejętności. Jak na przykład to, które jeszcze dodatkowo po prostu mogłyby mi pomagać ze wszystkim, ale no, takie rzeczy jak te obrażenia czy coś, super. Ale jednak mam ważniejsze kwestie. Mogę albo wziąć jakieś, jak widzicie tutaj, fajne zdolności, albo gdzie to jest styl walki dwie bronie, jeszcze szybsze, po prostu wiecie, machanie moimi szponami bestii. Lub tutaj sześć celności. Póki co, powiem wam szczerze, chyba wezmę szybsze machanie moimi szponami, bo jednak widzieliście moją zabójczą prędkość, teraz będzie jeszcze lepiej. To wszystko podkreślam nadal na bazowej zręczności, czyli inaczej mówiąc, wszystkie bonusy, które posiadam, jeśli się nie mylę, tak, wszystkie bonusy uzyskuję dzięki temu, co posiadam, jak walczę i w ogóle. Będę zaskakujący, bo powiem szczerze, kiedyś miałem tendencję do dodawania postaci i chciałem, żeby szybko biła, rzecz jasna. 20 zręczności. Naprawdę, 20 zręczności, bo to, żeby biła jak najszybciej. A teraz, jak widzicie, na 10 zręczności moja postać prawie non-stop macha tym swoim pazurami, co dla mnie jest sporym osiągiem. Owszem, dalej lubię robić postać typu jakiś tam super zręczny łotrzyk, czy magik, który w sekundę wyrzuca milion zaklęć, ale... No i jednak trochę się już nazmieniało w tym wszystkim. Dobra, 3. W takim wypadku... Ty strzelaj w niego, Eder tutaj, niezłomny zakaz. No i Alf... Czy musisz jakieś zaklęcie rzucać? Nie powiedziałbym, żeby to było konieczne, ale w sumie dobra, dawaj na niego. No i moja postać znowu. Mógłbym rzucić, wiadomo, czar, ale... Jakie to jest w ogóle efekt? Dobra. Raz wyjątkowo rzucę czar, w końcu jestem po części druidem, więc... No sobie nie po części, tylko jestem po prostu druidem, więc... No dziwne by było, żebym nigdy nie rzucał czarów. Dobra. Wściekłość. Aha, nie użyło się. Ale patrzcie. Pasek strasznie szybko spada, na spowolnienie podkreślam. Co? Kiedy oni tam... Będę zauważył, że oni tam przeskoczyli. Mój błąd. Nie rozgrzany jestem.
Ale cóż, dobro. Znowu nie wiem, po co to wszystko zrobiłem, ale no, okej. Ale zrobiłem. Żeby nie było, to nie chodzi o to, że... Nie wiem, co to robić, czy coś, tylko po prostu... Najprościej w świecie nie pamiętam. Dobra. Ty strzelaj. Ty biegnij. Ty oczywiście, co? I tym razem chciałbym wam pokazać, jak teraz będzie szybko. 20% względem tego, co było wcześniej, może nie być jakąś wielką zmianą, ale no. Zobaczcie sobie na to. Po prostu... Prawie nie ma odnowienia. Teraz wyłączę spowolnienie. Zobaczcie na to! Widzicie to? Czy wy tu ludzie widzicie? Bez spowolnienia, jak szybko ogólnie było z tym machaniem. Teraz pomyślcie sobie, co by było, gdybym miał kilka punktów zręczności więcej. I żeby nie był, jestem w stanie, dajmy na to, nawet zrezygnować trochę z inteligencji czy percepcji. Znaczy bardziej z percepcji, albo nawet z mocy, niech te obrażenia spadną. Ale właśnie na rzecz tej zręczności, wyobrażacie to sobie? Dojdę do momentu, w którym moja postać nie będzie nic innego robić, niż machać tymi swoimi szponami. Tym samym może nawet odpuszczę sobie tą celność, powiedzmy, z tych... Właśnie, przy okazji Eder zdobył poziom. No wiecie, z talentu chłop. I zamiast tego zajmę się właśnie czymś innym. Dobra, Eder, to na pewno. Resztę zostawiam i teraz tak, co my tu mamy? Tym razem chyba bym wziął mu szybką regenerację. Ewentualnie, że gdzieś... Chyba, żeby jest tu jeszcze jakaś inna fajna rzecz. Ale nie sądzę, żeby było coś właśnie dla niego dobrego niż ta szybka regeneracja na obecny moment. Nie, weźmy mu szybką regenerację. Będzie lepiej po prostu jednak, gdyby szybciej odnawiał sobie tą całą energię. Nie to, żebym dostał dużo obrażeń, czy było to tak naprawdę konieczne. Na takim, a nie innym poziomie trudności, ale no. Lepiej być bezpiecznym, przygotowanym na różne sytuacje i w ogóle, niż potem się wkurzać, wiecie. Dajmy na to tym, że się nie udało, że coś jest nie tak z postacią. Dobra, widzą go? Na szczęście nie, więc mogę jeszcze spokojnie podejść i przygotować resztę. Czemu ciągle słyszę pochrząkiwania tego? Niezłomnego. Dobra. Nie, nie, nie. Alo? Nie. Tu powiem szczerze, że to jest chyba największe wyzwanie, jakie mamy, więc... Spróbuj zacząć z powaleniem. Ty strzelaj też do niego. A ty, mój drugi druidzie, czekaj na początek bitwy. Wścieknij się. I nawet nie ma co czekać na jakieś nie wiadomo co. Tutaj sytuacja jest naprawdę niebezpieczna. Pora rzucić... Gdzie to jest? Aha. Udało trafić, to fajnie by było to, ale... Pewnie się nie uda. Nie, dobra, jest. Muszę bardzo ostrożnie, żeby Edera nie trafić. Dobra. No, udało się. Jak widzicie, zaklęcia są przydatne. Nawet czasami. I teraz idź ich zmasakrować. No. W sumie niezłomny nawet się nie włączył do bitwy, nie wiem, Mekalc. Ale no, widzicie. W sumie muszę się pochwalić przed wami i w ogóle pochwalić swój styl gry. I zazwyczaj... Ja naprawdę te czary chomikowałem, a teraz staram się chociaż raz na jakiś czas je używać. Mam nadzieję, że waszym zdaniem nie marnuję ich czy coś. Aż nadto. Ale no, co tu mamy? Jakaś notatka. List jest czytelny, choć pergamin został pomięty. Geistr. Wiem, że świątynne łaźnie mają ponoć właściwości lecznicze i że twoje plecy wciąż dokuczają. Mimo to proszę, abyś, jeśli zamierzasz z nich korzystać przez większość dnia, oddał komuś swój klucz do sanktuarium na przechowanie. Nie pierwszy raz już musieliśmy czekać z odprawieniem codziennych rytuałów, aż rektorka Obrika często... Aha, dobra. A rektorka Obrika często jest zbyt nisko, aby słyszeć nasze pukanie.
To chyba była odpowiedź. Tak, to była odpowiedź odnośnie tej łaźni. A, czyli w sumie odkryłem coś, co i tak musiał odkryć. Dobra, zobaczmy na mapkę, jak to wygląda. Tam jeszcze jest jakiś pokój, którego nie znamy, i tutaj coś jest. O. Aha, czyli tutaj chyba trzeba było mieć ten klucz. No, w takim razie szybko wróćmy jeszcze na tamtą stronę. A, czy tutaj też było przejście? Tak? Nie, to było ściany po prostu, dlatego tak leźli. No cóż, za bardzo mi to dzisiaj nie wychodzi, nie jestem w nastroju. Ale no. Swoją drogą, nie sprawdzałem chyba jeszcze ostatnio za bardzo statystyk moich, moich postaci towarzyszy i tak dalej. No dobra, już widzę, czemu chyba nie brałem nigdy zręczności. Patrzcie, 5 punktów, 15%, 3%, więc musiałbym sporo dosyć tego narzucać, żeby to było sensowne, ale mniejsza. Muszę przyznać, ja wbrew temu, co niektórzy twierdzą, uważam, że nawet moi towarzysze są dobrze przygotowani. Statystyki nie mają idealne, ja sam może bym inaczej to poprowadził oczywiście, ale no towarzysze ci fabularni nawet są. Więc jeśli jest tu jakiś minmaxer, czy ktoś, kto twierdzi, że ci towarzysze się do niczego nie nadają, to powiedziałbym tak dosyć pospolicie. Jakby to nazwać, łatwiej określić, no. Idź strony, bo ja się z tym nie zgadzam. Oczywiście to jest tylko żartem, szampuj żartem. Bo ja nie mam do nikogo nic. Jeśli uważacie, że postacie się nie nadają, wasza decyzja, wasze prawo. Nie mam zamiaru po prostu, wiecie, przekrzykiwać czy coś. Po prostu ja wyrażam swoją opinię i mówię, że moim zdaniem te postacie są bardzo dobre, jak na towarzyszy fabularnych, czego niestety nie jestem w stanie powiedzieć po dłuższej czasu spędzonym na Baldur's Gate'ach, trójce, towarzyszach. A, jak to się nazywa tych fabularnych właśnie w Baldur's Gate'cie? Gdzie dla przykładu mamy... jak ona się nazywa? Chyba Posępne Serce? Tak, ona była Posępne Serce, na angielskim Shadowheart. Ogólnie łatwiej mi mówić, jeśli chodzi o angielskie nazwy, więcej po prostu mam styczności z angielską wersją Baldur's Gate'a jakoś tak. No to on dla przykładu... Znaczy ona... jest kapłanką, zresztą powinniście kojarzyć ją z bardzo krótkiego spotkania u mnie na jednym filmiku, ale jednak. Ona chyba była kapłanką domeny Fixtery, czyli chyba, nie wiem jak to się nazywa na polski, ale no, ogólnie właśnie kapłanką taką, która nie ma dostępu do ciężkich pancerzy, a niestety statystyki, które jej dali twórcy, dają kary, jeśli się nie nosi ciężkiego pancerza. Dosłownie, ma się po prostu mniejsze klasę pancerza, inaczej mówiąc AC. Po prostu łatwiej jest trafić ją. Tam ma co prawda tylko minus jeden, więc nie jest aż tak krytycznie, ale no niestety. Natomiast jej siła też nie powala, więc no... trochę się już plącze, ale naprawdę kiepska sytuacja, albo w innym przypadku Will. Nie wiem, czy go spotkaliśmy, czy nie, nie pamiętam już. Ogólnie jest on czarownikiem na polski i angielski warlock. Moim zdaniem lepiej byłoby to przetłumaczyć jako czarnoksiężnik, czy coś tego typu. No ale kontynuując. Według fabuły tam jest powiązany z pewnym diabłem, czy tam demonem, nie pamiętam, jak to było. Jeżeli nie było diabły i demony, to nie jest to samo w świecie D&D. Więc no niestety tutaj podam błędne informacje, bo nie pamiętam, jak to było do końca. No ale mniejsza z tym, po prostu... No. Jak to się nazywa? Był z nim powiązany, ale ogólnie, mimo tego, że ma ten swój pakt i wszystko, to był on znany jako szermierz. Nie jako on, jako czarownik, nie jako ktoś tam, jako szermierz. Głównie dlatego, że właśnie ukrywał ten pakt przed światem. Nie wiem, czy nie chciał nadwyrężyć swojej reputacji, czy co. Ale no niestety tak było. Tym samym po prostu... rzadko kiedy, przynajmniej jako NPC-a można go zauważyć z... no, jak to się nazywa? Z rzeczami typu chociażby właśnie standardowy Eldritch Blast, który jest... chociaż... dobra, już się plączę, no, który jest podstawowym źródłem obrażeń właśnie czarowników. Dobra, niezłomny, podejdź bliżej, a nie tak sterczysz. Nie ta, nie to, nie to, dobra. Okej, okay. No weź rzuć chociaż jeden czar, pomóż tamto Pederowi.
Wypatrzcie, jak mi wolno odzyskuje gotowość. No tak, w sumie wiem, że to jest normalne tempo. Tylko ja po prostu jestem wypaczony swoimi wielkimi tempami w ogóle. Dobra, co to było? Nie, tego nie ma, nie ma sensu rzucać. Ale no patrzcie, po prostu jak wszyscy powoli atakują. Oczywiście. Bo nie mogę mieć miejsca. No trudno. Ha. Naokoło oczywiście pójść nie można. Po co? Niestety. Straciłem już okazję. No i reszta drużyny musi się tym wszystkim zająć. No. Więc no. Już nawet nie wiem, co więcej mówić. No a, dobra, już pamiętam, o co chodziło. No więc właśnie był szermierzem, znany jako szermierz w ogóle chyba Kinga Ogranicza, czegoś tak. A sam w sobie, jeśli chodzi o jego statystyki, jest bardziej dostosowany do rzucania tego całego Eldritch Blast niż chociażby właśnie do walki rapierem, który jest jego bronią ikoniczną. O nie. No jeszcze, że tego pokoju nawet nie kojarzyłem. Ale już widzę, że będzie tutaj, chociaż delikatnie mówiąc, problem. Dobra, powalenie. Tylko nastrzeli do niego. Alot. Czego stoisz, jełopie? Rusz się. Oczywiście. Bo wyszukiwanie ścieżek jest tak problematyczne, że po prostu inaczej się nie da. Dobra, to co chcę zrobić jest dosyć ryzykowne. Ale dawaj, co? To jest tak, ty się wścieknij na wszelki wypadek. Forma kota. I bij kula. Dobra. To się berwał mocniej? Chyba na szczęście nie. Dobra, jest tutaj coś niezwykłego. Jeden stanowczość, jeden percepcja. Pierwszy właśnie, swoją drogą, hełm magiczny, który znajdujemy w grze. Fajny bajer, jednak mało przydatny. Bo jeśli się nie mylę, w formie przemiany, co te wszystkie bonusy, które noszę na sobie, i tak spadają, więc dostanie go ktoś inny z drużyny, w tym przypadku będzie to Eder, głównie dlatego, że on jest na linii frontu, więc dodatki niewielkie mogą się przydać. I dobra, co tu mamy? Hartle Flex, wola 5, tutaj mamy wola 9, tutaj mamy odbicie 5, okej. Komu by się wola mogła jeszcze przydać? W sumie nie wiem. On jest też czasami blisko trochę, to niech będzie. Jaki ma pierścień? Hard Reflex, wola. Czyli wola 9 po prostu. A odbicie też, niech będzie dla niego pizza. I coś jeszcze tutaj jest do znalezienia? Chyba nie. O, jakieś wyjście. Dobra, czyli to chyba już wyjście z całej lokacji. Więc zanim to warto byłoby chyba zajrzeć jeszcze do miejsca, które tak naprawdę było naszym celem podróży. Pokazy, no, nie postarali się, bo już widać pokój wcześniej. I proszę. No. Jesteśmy w sali głównej. Dobra, mamy otwarte, co to jest? Łom. Ja nie pamiętam, że to jest łom i zapłata gauna. Powiem szczerze, znam tą broń. Polecam nawet, fajna. Mogłem pokazać. Po pierwsze rzecz, widzicie to. I ostatnie, odrażenie odzyskane jako wytrzymałość 20%, zamiana 30% draśnić na trafienia. I takie ciosy, które ledwo biją na normalne ciosy. Bardzo fajna broń. A co prawda do siebie parę wad też, bo nie jest ona jakoś szczególnie dobra ze względu na to, że jest bronią typu szybkiego. Ile to bije? Jak widzicie, 15-22. U niego to natomiast będzie biło 12-17, jak widzicie. Jest różnica spora. Więc nie wiem, czy jest sens tego używać. Też dobra, podbijam mu celność, póki co niech nosi. Później może tego żałować, czy coś, ale... Na razie niech będzie tak. I ostatnia kwestia. Trzeba pogadać
z tym wszystkim, żeby poznać prawdę. Po czym będziemy kończyć oczywiście odcinek. Kiedy się zbliżasz, światło unosi się z kości. Przez chwilę zauważasz wątły obraz stojącej postaci, nakreślony mgłą lub dymem, ale nagle świat się rozpływa. Czujesz, jakbyś wkroczył w inne życie. Biegniesz w dół po schodach, podążając za płomieniem pochodni. Twój zziajany oddech rozbrzmiewa w uszach. Panika i szacy zakłócają twoje kroki. Niemal upadasz, ale czyjaś dłoń chwyta cię za ramię i podtrzymuje. Dłoń innego akolity, który uśmiecha się pokrzypiająco, kiedy docieracie w dół, czy na dół. Biegasz dookoła płytki staw, który wyznacza najniższy punkt świątyni. Podążasz za ciemnymi sylwetkami starszych kapłanów, którzy wiodą was ku wąskiemu korytarzowi prowadzącemu do krypty. Po drodze mijasz jednego z niosących pochodnie. Surowe światło płomieni odsłania znajomą twarz. Przez chwilę twoja świadomość przenika czas i przestrzeń. Odnosisz wrażenie, że Wirtan dołączył do ciebie w świątyni. Tymczasem we wspomnieniu spogląda on na ciebie przez chwilę, a potem, ponad twoim ramieniem, na kogoś innego. Wrócę, kiedy sobie pójdą, mówi. Tłum napiera na ciebie, a jego słowa cichną w oddali. Zachowajcie ciszę, nie możemy ryzykować. Wewnątrz krypty złote relikty lśnią jak gwiazdy. Wspomnienia przeskakuje, przenosząc cię z jednej chwili do innej, niczym rzuconą kukłę. Teraz widzisz wokół siebie ciemność, sądzisz, że straciłeś wzrok. Ale po chwili zaczynasz rozumieć. Wszystkie świece się wypaliły. Masz przerażającą pewność, że nikt nie przyjdzie. Gdzieś z lewej słyszysz trzask, mokre, bulgoczące sierbanie i nieregularny płacz. Nic nie widzisz, więc nie wiesz, kto z twoich braci i sióstr padł, a kto próbuje dobrać się do wody zawartej w ciele. Z prawej strony dobiega cię znajomy rytm modlitwy. Nie jesteś w stanie rozpoznać słów. Jesteś zbyt strudzony, by kogoś skrzywdzić. Ogień pragnienia pali ci gardło. W gardle czujesz swój spulchnięty język, a każdy oddech wymaga wysiłku, który odbiera ci siły. Powiadają, że u kresu każdej ciemności jest światło, ale ta ciemność nie ma kresu. Duch uwalnia się i dochodzisz do siebie, choć powoli. Wzrok ci się wyostrza i ponownie widzisz wokół siebie kryptę oświetloną wątłą poświatą noszącej się duszy. Niknący niczym mgła. Emanuje ona falami strachu, wywołując w tobie podobne emocje. No i tutaj właśnie mamy prawdę. Dlaczego ten gościu chciał, żebyśmy się tu udali? Co było jego celem? Wszystkie inne aspekty. A teraz najgorsze. Którą opcję powinienem wybrać? Bo moim zdaniem i jedynka, i czwórka jest, powiedzmy, pasująca. Pozwólcie, że może wybiorę czwórkę. Ten kłamliwy łajdak dopilnuje, by za to zapłacił. Wyczuję wasz falę gniewu i strachu ze strony ducha, czy ze strony duszy, która po chwili osiada i nieruchomieje przy szczątkach. Nie zbliża się do ciebie ponownie. Bez względu na to, ile razy widzę, jak gapisz się w nicość, nadal wygląda to dziwacznie. Zbierz szczątki. Poświęcasz kilka chwil, żeby zebrać pozostałości kości kapłanów. To ciężkie, makabryczne brzemię, ale udaje ci się zebrać wszystkie. No. Tym samym mam już prawie zaliczone wszystko. I reszta drużyny zdobyła poziom, więc nie będę nawet na to czekał. Rozwijamy. Tak, jemu wiedzę, zdecydowanie. No i teraz przetrwanie chociaż jeden punkt. Z czasem będzie dostawał zwoje i mamy zaklęcie kolejne tego poziomu. Co tu mamy? Nie, to nie ma sensu dla niego. Co to jest? Dobra, może być. I oczywiście jeszcze talent. Bo i mam szczerze, nie wiem, co wybrać. Wszystkie są tu dosyć ciekawe. W szczególności na przykład taki wybuch, który jest super dla maga, ale powiedzmy, że wezmę dodatkowe użycie zaklęcia. Na pewno się przyda, więc nie będę żałował. Dobra, ponownie tutaj, teraz tak, niezłomny. No, niego to zdecydowanie atletykę trzeba jeszcze podbić. I na więc niestety nie mam miejsca i teraz dobra.
Mamy pełno różnych opcji. Natchniony blask. Co tu mamy? Celność. Może być. Będziemy mieć większą celność dzięki niemu. Na pewno przydatne dla mojego kotołaka, ale dobra. Inni też skorzystają na pewno. Dobra. I ta skana. No, u ciebie to musimy mechanikę, nie ma innej opcji. I co by ty wziąć za kolejną pieśń? Trzykrotnie skrzywdzona, trzykrotnie pomszczona. Moim zdaniem potężne, więc pozwólcie, że to wezmę. I co, tu mamy umiłowane duchy. W sumie może być. Nie będę się jakoś szczególnie wysilał, a przynajmniej będziemy mieli jeszcze większe leczenie dla wszystkich, którzy są pod wpływem jego pieśni. No i na tym pomału kończymy dzisiejszą przygodę. Mam nadzieję, że rzeczywiście wam się podobało. Oczywiście jeszcze nie będę się żegnał, bo najpierw musimy rozwiązać wątek z tym całym gościem raz na porządnie. I przy okazji, proszę, jesteśmy... Nie wiem, czy to jest to samo miejsce, w którym wchodziliśmy na początku, czy jak? Jakiś sekretny pokój? Okej, dobra, czyli to jest jednak nowe miejsce. Kiedy wkraczasz w krąg świec, od strony pobliskiej ściany dobiegają ci jakieś trzaski i otwierają się ze zgrzytem kamieniu, czegoś tak. Ciekawa sprawa, że jakimś cudem wszystko jest. Jak to się nazywa? Tak dobrze ukryte. Świece migoczą lekko, kiedy się zbliżasz. Nad ołtarzem znajduje się luka wypełniona rozbitym szkłem, w której kiedyś mogło znajdować się lustro. Po co to wszystko? They got this whole rite for when you come of age. They take you by the hand and you descend through the temple with your eyes covered, and that's supposed to be like a wicked life. They don't tell you where you're going. I was sweating like crazy when I did mine. They take you to that reflecting pool back there, and you're allowed to look at it so you can face your sins. Then you come out into this room and you uncover your eyes again, and everyone's there to greet you, all your friends and family. It's like you've been redeemed. You light your candle, and it burns with the others. Never had a feeling better than that my whole life. No jak widzicie, gościu... Mimo całych trudności, które teraz się po prostu wytworzyły względem tego boga, nie pamiętam, jak się nazywał, chyba Eotas, czy jakoś tak? Nadal dobrze wspomina to wszystko. Candles are still burning. Not bad for a dead god. Nie będę gaził świec. Po prostu odejdźmy. Przy okazji widzę, że też są jakieś rzeczy, które nie podniosłem ostatnio. Nawet nie wiem, czemu tego nie podniosłem wcześniej, ale dobra. Au. To jest strasznie dużo rzeczy, których nie brałem. Albo które się teraz do dziwo pojawiły. Solidny miecz. O. Ja w sumie akurat nie będę ukrywał to, że solidny miecz tutaj leżał, tylko ja żyłem, ale... Dziwi mnie, że naprawdę wcześniej tych wszystkich rzeczy nie widziałem. Ale mniejsza z tym. Teraz się tym nie przejmujmy, trzeba tylko rozliczyć się raz a porządnie z tym gościem. I dobra. Dobra. Wiron uśmiecha się nerwowo, kiedy się zbliżasz. Dobra, Wirtan, nie Wiron. Chyba poradziłem sobie z najgorszymi wrażeniami. Ramię mnie boli mnie nieco mniej. Waha się przez chwilę. Byłeś na dole dość długo. Znalazłeś coś? Nieustannie rozgląda się po ruinach. Okłamałeś mnie. Jak to? Wszystko ci przecież wyjaśniłem. Także związane z tym ryzyko. To masz na myśli? Mówiłem, że tam będą pająki i oczywiście zapłacę ci za fatygę. Jesteś strasznie nerwowy jak na uczciwego człowieka. Czyżby coś ciążyło ci na sumieniu? Wirtan otwiera usta, by zaprotestować. Ale wyraz twojej twarzy powstrzymuje go. Nerwowo powściąga ślinę i odwraca wzrok. W końcu wydobywa z siebie cichy głos. Skąd to? Jest tam pełno cieni, duchów osób, które zabiłeś. To nie... Patrz na ciebie z przestrachem.
Ja ich nie zabiłem. Aż do ostatniej chwili im... Nie rozumiesz. Próbowałem im pomóc. Pomagałem. Dzień w dzień przychodziłem do świątyni, by ich ostrzec. Mówiłem im, że igrałem z ogniem. Że Redrick w końcu straci cierpliwość. Za każdym razem mnie ignorowali. Jakbym nie wiedział, o czym mówię. Jakbym nie ryzykował. Przychodząc tutaj, by im pomóc. Mogłem zostać aresztowany razem z nimi. Pracowałeś dla Redricka. Wirtan śmieje się niewyraźnie. Tak, kiedyś tak. Od dawna już nie trzymam broni w ręku. A trzymałem, dobra. Pacha się przez chwilę. Wiedziałem, co się święci. Przez własną głupotę postanowili tam zostać. Nie mogłem tego pojąć. Zignorowali każde moje ostrzeżenie. Rektorka powiedziała, że i tak się odrodzą, więc to bez znaczenia. Krzywi się. A więc spotkał ją los, którego chciała. Została męczenniczką. Redrick kazał nam zgarnąć ich wszystkich, pozamykać w celach. Namówiłem ich, żeby się chociaż ukryli. Mieli tam kryptę pełną dawnych relikwii, złota i tak dalej. Pomyślałem, że mogliby się tam schować, a potem, kiedy strażnicy sobie pójdą, mieliby czym opłacić podróż poza Jelenioborze, do Edyru. Ale kiedy powiedziałem strażnikom, że kapłani nie uciekli, nakazali zamknąć świątynię. Nie byłem w stanie wrócić do środka. Irtan kręci głową. Nie mogłem nic zrobić. Zdumiony Eder otwiera szeroko oczy. Nie mogłeś nic zrobić, mogłeś komuś powiedzieć, zebrać mieszkańców, zorganizować pomoc. Gdybym wiedział, osobiście bym ich wykopał. To byli nieliczni, przyzwoici ludzie, oto ostali się w tej dziurze. Teraz zaś zostali tylko tobie podobni, dobra. Ty bezduszny draniu, porzuciłeś ich tam, by ratować własną skórę. Opowiedziałem ci wszystko, Wirtan mówi chrapkim głosem. Opowiedziałem ci, co zaszło. Teraz chyba twoja kolej, by podjąć decyzję. Okej. Nie za późno na zadośćuczynienie. Wirtan wypuszcza wstrzymany oddech. Nie jestem tego pewien. No wiele lat. Co mam teraz uczynić? Pochowaj ich o kości. Postaraj się sprowadzić lepszy żywot niż dotychczas. Wirtan patrzy na szczątki. Przytasuje włosy, wzdychając gwałtownie. Mogę to zrobić. Mogę ich pochować. W jakiś sposób im to wynagrodzić. Dziękuję ci z całego serca za to, co uczyniłeś. Dałeś mi drugą szansę. Nie zmarnuję jej. Złocona dolina, umiarkowany wzrost reputacji. No, tym samym wątek podziemnej świątyni został raz na zawsze ukończony. A wraz z nim kończymy ten odcinek, tak więc jeśli wam się podobało, no to oczywiście możecie wyrazić swoją opinię, komentarze na to, jak źle sobie radzę, jakieś porady, to chociażby zostawić tą zwykłą łapkę. Tak, wiem, że zazwyczaj o tym nie mówię, ale no teraz jakoś tak mam ochotę o tym wspomnieć, no i to tyle. Do następnego, trzymajcie się. Hej, hej.